Rozmowa dnia. W naszym studiu Janusz Palikot, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, Twój Ruch. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam również. W sygnałach przyszedł pan do nas z nowym hasłem, tak? Wyborczym. Zrobię z nimi porządek. Z kim? Rzeczywiście z różnymi przypadkami. Po pierwsze, wrogami wolności, z urzędnikami, z ludźmi, którzy są od lat nietykalni, tak jak Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński. Od tego zacząłem, że tę akcję zaprezentowałem na Nowogrodzkiej przed siedzibą PiSu, bo uważam za absolutny skandal, że przez 5 lat i Jarosław Kaczyński, i Antoni Macierewicz powtarzają, że był zamach, że doszło do zabicia Lecha Kaczyńskiego i że jest współodpowiedzialny za tą śmierć, jest urzędujący prezydent i premier, były premier polskiego rządu Donald Tusk. Niezależnie od tego, jak krytycznie oceniam 5 lat kadencji Bronisława Komorowskiego, uważam, że tego typu tak skandaliczne zarzuty, nieudokumentowane w żaden sposób, powinny się spotkać z reakcją prokuratury. Gdybym ja był prezydentem, to jedno mogę państwu obiecać, że natychmiast bym zwrócił się do prokuratury z prośbą o rozpoczęcie postępowania w tym zakresie, gdyż to fatalnie wpływa na wizerunek naszego państwa, paraliżuje w ogóle debatę publiczną. Przy tak strasznych oskarżeniach trudno jest, jakby, żeby to nie było obecne w debacie. I to powoduje, że my 30% energii publicznej tracimy na sprawę, która nie ma nic wspólnego z naszym rozwojem. Tu mówi pan o konkretnych osobach i z imienia, i z nazwiska. Był pan w tej sprawie, czyli robienia porządków w Starozielebach pod Płockiem. Tak. W sprawie opłaty za pogrzeb plus roboty kamieniarskie. No to rzeczywiście. Opłaty dość wysokie, jakie zarządzał, miał zażądać tamtejszy proboszcz. Swoją drogą ciekawe, ta sprawa ma ciąg dalszy, bo kuria diecezji płockiej stwierdziła, że sprawa jest bulwersująca i będzie wyjaśniana. Natomiast z tego, co wiemy dzisiaj przed Ministerstwem Obrony Narodowej, w sprawie wystąpienia Grzegorza Schetyny, szefa resortu spraw zagranicznych i jego informacje o kierunkach polityki zagranicznej i tak dalej. Ale to wszystko takie, przyzna pan, takie happeningowe jest. No wie pan co, ja przez 3 miesiące prowadziłem kampanię przedstawiając plan dla Polski. Ustawę o tworzeniu miejsc pracy, także to i u pana w audycji w różnych miejscach, na ponad 150 powiatów odwiedziłem w ciągu tych 3 miesięcy i wszędzie to przedstawiałem. Plan dla Polski, tworzenie miejsc pracy, podwyższenie wynagrodzeń, reforma emerytalna, obniżenie cen energii i tak dalej, ulgi inwestycyjne, wreszcie firma na próbę, potem demokracja bezpośrednia, przyjazne państwo, świeckie państwo, idea większego znaczenia kultury i nauki w promocji Polski i wreszcie inny model bezpieczeństwa niż proponuje to rządząca koalicja. I teraz są ostatnie 2 tygodnie kampanii, w które są siłą rzeczy bardziej dynamiczne, bo wszyscy już są zaangażowani, codziennie występują w mediach i uznałem, że trzeba w ciągu tych ostatnich 2 tygodni wskazać Polakom rzeczy, które wyszły mi z tych objazdów, że ludzie są zbulwersowani. Na przykład tym Kaczyńskim, są zbulwersowani tym, że... Bo to nie jest tylko tak, że w tych Starozielebach ksiądz wziął 3250 zł za pogrzeb. To na szczęście mamy dokument, bo on wystawił taki dokument osobie, która była, no, która starała się o ten pogrzeb dla kogoś bliskiego. Ale się, w wielu miejscach, jak byłem w Polsce, ludzie mówili, zrób pan coś z tym, zrób pan z tym porządek. 2000, 2,5 tysiąca, 3 tysiące. Ile można płacić za te pogrzeby? Rzeczywiście tu nie ma żadnych norm. Ja obiecuję jako prezydent, że doprowadzę do tego, że pogrzeby w Polsce będą za darmo. Cmentarze mają być zarządzane przez samorządy, przez świeckie instytucje, żeby nie było trudności dla osób niewierzących czy innego wyznania z samym pogrzebem. No i też, żeby ceny były unormowane właśnie przez te samorządy, a nie żeby, tak jak dzisiaj, była kompletnie wolna amerykanka. A w ogóle powinny być, moim zdaniem, pogrzeby za darmo, dlatego że człowiek, który umiera, ma prawo być pochowany, nawet jak jest biedny. Teraz, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. No wie pan co, czegoś no, tak... To rozumiem w sprawie kontraktów, prawda? Tak. I na śmigłowiec, i na system antyrakietowy. Czy to są złe decyzje? One jeszcze nie zostały ostatecznie podjęte, tylko przypomnijmy ten drobiazg. To są skandaliczne decyzje i niestety wietrzy w tym jakąś gigantyczną łapówkę. Z kilku fundamentalnych powodów. To jest tak bulwersujące, że niech ci, którzy sobie myślą, że podejmą tę decyzję i nie poniosą konsekwencji, wybiją to z głowy. Staną przed Trybunałem Stanu szybciej niż Zbigniew Ziobro, którego 8 lat Platforma nie potrafiła postawić przed Trybunałem Stanu. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli my wydajemy pieniądze na tak gigantyczne 35 miliardów na śmigłowce i na system rakietowy Patriot i nie wiążemy tego z polskim przemysłem, z rozwojem polskiego przemysłu, z inwestowaniem w polski przemysł, no to jesteśmy najbardziej szalonymi ludźmi na świecie. Ani Rosja, ani Ale Izrael. Ale dysponuje pan takimi informacjami, które potwierdzają to, o czym pan mówi? No tak, nie mamy żadnych w tej sprawie dementii. Ja już od 2 dni, jak tylko się okazało, że tak rząd... Bo Janusz Piechociński, który był u nas no, niespełna godzinę temu, nie potwierdził tego, o czym pan mówi. No ale dobrze, mamy w Świdniku produkcję jednego z najlepszych helikopterów na świecie. To jest polska fabryka, która przez lata była dofinansowana z pieniędzy podatników,
żeby właśnie się utrzymać, zrestrukturyzować. Jest gotowa dzisiaj produkować jeden z najbardziej słynnych helikopterów świata, amerykańskiej produkcji też, ale on już jest spolonizowany. Mamy fabrykę. Znaczy Amerykanie to się to Mielec, akurat nie Świdnik. Tak, Augusta West. Tak, Augusta w Świdniku, Amerykanów w Mielcu oczywiście. Mamy to już spolonizowane. Mamy części, mamy serwisy, mamy po prostu kooperacji od lat. Wydaliśmy to miliardy złotych w ciągu tych 20 lat restrukturyzacji tych zakładów. I dzisiaj nagle skazujemy te zakłady na śmierć, bo nie wiem, pani Zdanowska, prezydent Łodzi jest psiapsiłką pani Ewy Kopacz i z tego powodu mamy robić jakieś części, ale jakie, gdzie, co, dlaczego w Łodzi? To jest niezrozumiałe w ogóle w żaden sposób, ale przede wszystkim to się musi przekładać na przemysł cywilny. Znaczy Izrael stał się potęgą, krajem, który ma największą liczbę nowych firm na świecie w informatyce i w cybernetyce, bo wszystkie wydatki na armię robił tak, żeby one się przenosiły na przemysł cywilny później. Tak samo postąpiły Stany Zjednoczone. Przecież Google czy inne projekty w internecie są wynikiem najpierw nakładów armii amerykańskiej, a potem przeszły do cywilnego przemysłu i z takim wspaniałym skutkiem budują potęgę amerykańską. Polacy są sentymentalni, naiwni. Myślą, że jak wydadzą 35 miliardów na amerykańskie czy francuskie, amerykański czy francuski sprzęt, oni nas będą za to kochać. Nie. Amerykanie patrzą na to całkowicie pragmatycznie, całkowicie interesownie, całkowicie zyskownie. Gdybyśmy my dzisiaj, i o to mam ogromną pretensję, podjęli inną decyzję, to mielibyśmy większy szacunek też tych Amerykanów. Ale inną, czyli jaką? To właśnie taką, która się wiąże z budową naszego przemysłu. No, wie pan co, poza tym ten zakup rakiet Patriot, czy zakup tych śmigłowców, on nie zdecyduje o naszym bezpieczeństwie. Doskonale wiemy, że to są skromne zakupy z punktu widzenia konfrontacji z Rosją. Więc tym bardziej są nieuzasadnione, a tworzą tylko iluzję, że jesteśmy w stanie prowadzić równoległą walkę. To może nie pan się podpisze pod tym, co powiedział Lech Wałęsa. Nie wydawać pieniędzy na zbrojenia. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. Powtarzam to od lat, że trzeba zminimalizować wydatki z tym związane, wydawać na gospodarkę i na kulturę. Jak Polska będzie atrakcyjna, to będą nas bronić. Będzie atrakcyjna gospodarczo czy kulturowo. A to, że będziemy mieli trochę rakiet Patriot, to tylko wychodzimy na naiwnych głupków. I tyle. Taka jest prawda. Śmieją się z nas. Szef FBI obraził Polaków, mówiąc o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust. A my nie potrafimy wyegzekwować przeprosin. Tak nas szanują, panie redaktorze. A no właśnie, ciekawe, czy miał pan okazję może zerknąć do dzisiejszej Gazety Wyborczej. Według gazety stosowne przeprosiny zostały nawet napisane przez jeden z departamentów rządu Stanów Zjednoczonych z intencją, żeby ogłosił je szef FBI. Natomiast Wyborcza dowiedziała się także, że list z przeprosinami nie spodobał się w Białym Domu, uznano, nie wiadomo na jakim szczeblu, że nie należy go opublikować. Koniec cytatu. No i proszę pana, gdybyśmy byli krajem, który się szanuje, a gdyby minister spraw zagranicznych Schetyna nie był tak miernym i biernym ministrem i miał pozycję w rządzie, to we wtorek, kiedy rząd rozstrzygał sprawę systemu rakiet Patriot, powiedziałby krótko, jest ta wypowiedź szefa FBI, wyślimy do Amerykanów notę, nie będzie żadnych zakupów amerykańskiego sprzętu, dopóki Amerykanie nie skasują tego człowieka, nie odwołają go z funkcji albo nie nakażą mu przeprosić. I tyle. Czy myśli pan, że Rosja, Niemcy czy Francja zgodziłyby się na coś takiego, że można tak obrażać i jednocześnie płacimy 20 miliardów, znaczy nam się pluje na twarz, a my ocieramy ślinę, mówimy, że pada deszcz i jeszcze dajmy 20 miliardów Amerykanom, żeby bardziej pluli na nas. A zresztą w kontekście tego wydarzenia powiedział coś takiego, że natychmiast bym wezwał urzędników z amerykańskiej administracji. Znaczy rozumiem, że mówi pan to jako ewentualny prezydent, ale kogo pan by wezwał z tej administracji amerykańskiej, jeśli już najwyżej ambasadora i to nie pan, ale szef MSZ-u. Ale zapewniam pana, że w takich sytuacjach jest, po pierwsze, jeżeli byłby prezydentem, wezwałbym Baracka Obamę. Tak po prostu. No po prostu, dlaczego nie? Normalnie napisałbym, ja zresztą napisałem list jako kandydat do Baracka Obamy, dlaczego nie? Co za kompleksy mamy? Ale była odpowiedź do tej pory? No oczywiście, że nie. Jako kandydat ja zrobiłem tylko to, co moim zdaniem powinien zrobić prezydent. Wiadomo, że na list kandydata prezydent Obama nie odpowie, ale ja pokazałem ścieżkę, którą trzeba iść. Trochę więcej godności. Tym bardziej, że akurat mamy 20 miliardów do wydania dla Amerykanów na rzecz tych zakupów, więc naprawdę mamy o co zahaczyć swój protest, bo gdyby nie ta okoliczność, ja się z panem zgadzam. Jesteśmy małym krajem, mielibyśmy małe szanse. Średnim krajem. Mielibyśmy małe szanse na odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale teraz, kiedy wydajemy 20 miliardów złotych, nie potrafimy zadbać o szacunek, to kiedy o niego zadbamy? Już pomijam sprawę wiz skandaliczną, która się ciągnie od 20 ponad lat i tego, czego też nie potrafimy załatwić. A od 10 to już w ogóle, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, powinniśmy to bez problemu załatwić. No, ale wie pan co, jak się wybiera na ministra spraw zagranicznych człowieka, który jest innej bajki, jest nawet utalentowanym politykiem, bo Schetyna jest
politykiem utalentowanym, był niezłym ministrem spraw wewnętrznych. Tylko, że on nie zna się na polityce zagranicznej. On się musi wszystkiego nauczyć, kontaktów, ludzi. On, to nie jest taki człowiek, który dzisiaj zadzwoni do kogoś, tam do sekretarza stanu w Stanach Zjednoczonych i przez telefon z nim pogada, bo on jeszcze nie ma wypracowanych tych kontaktów. No to w takiej sytuacji taki człowiek nie jest w stanie dogadać treści tego przeproszenia. Może ta treść, która była przygotowana, nie spodobała się, czy była nie do zaakceptowania, bo nie wiem, tam jest taki kontekst, że to byłyby zarzuty, że Obama jest antysemicki, skoro tego typu przeprosiny formułuje. Ponoć w Ameryce to ma jakieś tam znaczenie. Ciągle te zarzuty są przeciwko niemu podnoszone. Ja rozumiem. To wypracować inne oświadczenie. To może jeszcze o pana kampanii. Kto to powiedział, jak pan sądzi? Prezydent zarówno może przedkładać swoje projekty ustaw, jak i może wetować projekty, które przychodzą z Sejmu. I prezydent może na przykład porozumieć się ze stronnictwami sejmowymi, że niektóre projekty przyjmie i podpisze, ale w zamian za to inne projekty z jego inicjatywy będą przyjęte. Chodzi o tak zwane zaplecze parlamentarne. Ja się w 100% podpisuję pod tą dewizą. A mógłby pan to powiedzieć? Jako Janusz Palikot? Ja jako Janusz Palikot jestem absolutnie przekonany, że po pierwsze bym wetował niektóre projekty rządowe, te, które by dawały mi szansę do wynegocjowania innych rozwiązań, na których mi zależy. To akurat powiedział Jacek Wilk, kandydat Kongresu Nowej Prawicy, który był wczoraj gościem. I się w pełni z nim zgadzam. To nie jest tak, że jak się różnimy w innych sprawach, to w jakiejś tego typu sprawie nie możemy mieć wspólnych poglądów. Mówię pan, mamy przykład, że Aleksander Kwaśniewski powiedział dokładnie to Jerzemu Buzkowi. Albo pan wpisze 16 województwo świętokrzyskie, albo ja zawetuję ustawę tą samorządową. I Buzek wpisał, chociaż nie chciał. To samo powiedział przecież Wałęsa Bieleckiemu, czy wcześniej Mazowieckiemu. Albo wyprowadzamy wojska radzieckie, albo zrobię z wami porządek. No gorzej tylko, jak będzie większość, która umożliwi odrzucanie prezydenckiego weta, to wtedy nie. W zasadzie mógłby pan pójść na emeryturę polityczną. A to by oznaczało koniec Platformy i PiSu. Znaczy, bo wie pan co, te partie funkcjonują na zasadzie konfliktu. Gdyby one się miały porozumieć, a one się musiałyby porozumieć, żeby odrzucić weto prezydenta, no to by zniknął ten cały podział sztuczny, szkodliwy dla Polski, jałowy w ogóle dla polskiej polityki. I dlatego jest pewność, paradoksalna pewność, że prezydent, chociaż ma mniejsze uprawnienia formalne niż premier, nie ma rządu i tak dalej, to przez paradoks polskiej polityki, przez to zwarcie Platformy i PiSu, urasta do osoby o ogromnych możliwościach politycznych, które właśnie przez ten instrument wetowania i jednocześnie składania nowych inicjatyw może zamienić w normalną, realną władzę polityczną. Niestety prezydent Komorowski tu jest zależny od Platformy, sparaliżowany tym smoleńskim okolicznościami, w których był wybrany, przez te 5 lat z tego nie skorzystał. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, pan Janusz Palikot, był dziś gościem Sygnałów, a jutro o tej porze, kwadrans po godzinie 8, kolejny kandydat, czyli pan Marian Kowalski z Ruchu. Wybór jest prosty. Palikot lub kandydat prawicowy. Znaczy to pana wersja. No, bo nie ma pan żadnego innego kandydata nieprawicowego. Czy to jest Komorowski, czy to jest Braun, czy to jest Kowalski, czy to jest Korwin-Mikke, czy Kukiz, to są sami konserwatyści. Jak ktoś chce głosować na nieprawicowego kandydata, ma tylko jedną możliwość. To jest Janusz Palikot. Proszę o te głosy. I przed tym wyborem staniemy 10 maja, 8.32. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.